Hiszpania. Minister turystyki dostała pocztą zakrwawiony nóż. Minister turystyki w Hiszpanii dostała pocztą zakrwawiony nóż. Hiszpańska minister turystyki Maria Reyes Maroto otrzymała od nieznanego nadawcy zakrwawiony nóż. To kolejna osoba związana z rządem Pedro Sancheza, która w ostatnim czasie otrzymała tego typu pogróżki. Podczas wcześniejszego wystąpienia Adriana Lastra, zastępczyni sekretarza generalnego współrządzących krajem socjalistów PSOE, jako pierwsza ujawniła podczas partyjnego spotkania w Madrycie, że Reyes Maroto otrzymała tego typu pogróżkę. Lastra w przemówieniu podczas spotkania zorganizowanego w związku z wyborami parlamentarnymi w regionie Madrytu, zaplanowanymi na 4 maja, oskarżyła autorów mowy nienawiści o nasilenie pogróżek wobec osób związanych z rządem. Zasugerowała, że tego typu dyskurs popierają ugrupowania skrajnej prawicy. Z policyjnego śledztwa wynika, że nóż wysłany do minister turystyki nie został wykryty w przesyłce przez skanery metalu w punktach pocztowych, gdyż został umieszczony między dwiema płytami DVD. Kolejna osoba, która otrzymała pogróżki Reyes Maroto, jest kolejną osobą związaną z rządem Pedro Sancheza, która w ostatnim czasie otrzymała tego typu pogróżki. W połowie kwietnia listy zawierające naboje trafiły do szefa MSW Fernando Grande Marlaski, byłego wicepremiera Pablo Iglesiasa oraz szefowej żandarmerii Marii Gámez, powiązanej z PSOE. W poniedziałek uznawana za skrajnie prawicową partia Vox zażądała ukarania władz hiszpańskiej poczty za błędy systemu skanującego, które nie wykryły nabojów w wysłanych listach. Część polityków tego ugrupowania uważa, że liczne pogróżki wobec osób związanych z centrolewicowym rządem Sancheza są elementem kampanii wyborczej socjalistów przed wyborami we wspólnocie autonomicznej Madrytu. Wskazują, że media nagłaśniające tę sprawę ignorują jednocześnie regularne ataki na działaczy Vox podczas spotkań wyborczych tej partii.